Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Drugie zadanie od Gogusia z cyklu darmowych korepetycji, czyli Wy mi wysyłacie zadania, ja je rozwiązuję. Drugie zadanie to jest dowodzik, czyli udowodnij, że każda liczba całkowita, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2, ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k do kwadratu przez 7 jest równa 5. Co najpierw trzeba zrobić? Zapisać sobie każdą liczbę całkowitą, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Jaka to będzie liczba? Ta nasza liczba, oznaczmy sobie ją k, tak? Bo to ja tak oznaczyli ją tu. To jest. Jaka pierwsza liczba przy dzieleniu przez 7 daje 2? No, dwójka. Później dziewiątka, szesnastka, plus 7, 23, plus 7, 30, plus 7, 37, tak? Po kolei. Czyli to jest dwójka, dziewiątka, plus 7 to jest 16, 23, 30 i tak dalej, tak? 37 i tak dalej. No dobra, skoro tak jest, to jak można zapisać takie liczby? No skoro one mają być podzielne przez 7, no to na pewno możemy ją zapisać jako 7x i ona ma dawać resztę 2, no to się zapisuje tutaj dwójka, tak? Jak to będzie z dziewiątką? 7 razy 1 plus 2, 9. Jak to będzie z 23? 7 razy 3 jest 21 plus 2, 23. Czyli to jest liczba całkowita, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. A teraz mamy udowodnić, że taka liczba ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby 3k do kwadratu przez 7 jest równa 5. Jak to zrobić? Trójkę sobie przepisuję. Później mam moją liczbę k, którą mam podnieść do kwadratu. Ok? Sorry. No to przepiszmy to, zobaczmy co to jest. Trójkę sobie przepisuję. Zamiast k podstawiam oczywiście 7x plus 2, bo to jest moje k, czyli mogę je tu podstawić. Zamknąć nawias i to trzeba podnieść do kwadratu. Do kwadratu. Ok? Przekształcamy dalej. Trójeczkę sobie przepisuję. Tutaj jest wzór skróconego mnożenia. A kwadrat plus 2b plus b kwadrat, czyli tak. A kwadrat, czyli pierwsza liczba do kwadratu. 7x do kwadratu to jest 49x kwadrat. Plus 2 razy a razy b, czyli 2 razy 7x razy 2. 2 razy 2 to jest 4 razy 7 to jest 28x. No i plus b kwadrat, czyli 2 do kwadratu, czyli plus 4. Równa się. Wymnażamy, tak? Każde z każdym. 3 razy 49x kwadrat to jest 50, 150 bez 3, 147x kwadrat. Sorry, plus 60 i 24 to jest 84x. I 3 razy 4 to jest 12. I teraz co my tutaj zrobimy? Tutaj trzeba zastosować pewien myk, żeby Wam wytłumaczyć to fajnie. Zamiast tej dwunastki, ja sobie zapiszę, że to jest 7 plus 5. Ok? Dobra. Czyli zamiast dwunastki, ja zapisuję, że to będzie 7 plus 5. Dlaczego ja tak zapisałem? Bo teraz mogę z tego wyciągnąć sobie siódemkę przed nawias. 147x kwadrat, jak wyciągnę siódemkę, to się oczywiście dzieli. 147 przez 7 to jest 21x kwadrat. Dodać 84 przez 7 to jest 12x. Dodać 7 przez 7 to jest 1. I tu nam zostaje plus 5. Czyli liczba 3k przez 7. Zauważmy, że tak, ta liczba tu, tak, liczba 3 razy k kwadrat to jest, oczywiście w takiej postaci ją przedstawiłem, no i mamy udowodnić, że przy dzieleniu przez 7 jest równa 5, jeżeli reszta, tak? Jeżeli tu jest 7 razy coś, no to to się na pewno dzieli bez reszty, tak? A skoro dorzucili piątkę, to cała ta liczba przy dzieleniu przez 7, skoro to się nie daje reszty, bo jest 7 razy coś całkowitego, skoro ta liczba jest podzielna przez 7 i dorzuciliśmy piątkę, to cała liczba będzie podzielna przez
przy dzieleniu przez 7 da nam właśnie tą resztę 5. No i tu jest, co należało dowieść, co należało udowodnić, czy tam inaczej się to pisze. Aczkolwiek to, co teraz powiedziałem słowami, że ta liczba jest całkowita, razy 7 to przy dzieleniu przez 7 daje resztę 0 i jak dodamy 5, to będziemy mieli resztę 5, to trzeba napisać słownie, a nie tylko napisać to, tak? Bo mogą Wam nie zaliczyć tego w 100% takiego zadania, jeżeli tego komentarza na koniec nie będzie. Dobra. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli nie, śmiało w komentarzach, po to one są. I lecimy do ostatniego zadania od Gogusia w ramach darmowych kodopetycji. Na razie, cześć!